Szalom, dzień dobry i pozdrowienia z Jerozolimy. Jesteśmy teraz w okresie pomiędzy Yom HaAtzmaut, Dzień Niepodległości Izraela, i Yom Yerushalayim, Dzień Pojednania Izraela. Dzień Pojednania Jerozolimy. I w tym okresie chciałbym się skupiać nad zrozumieniem, jak ważne jest dla Żyda mieszkanie w Izraelu. My mamy w Talmudzie i wśród Midraszów bardzo wiele źródeł, które omawiają, jak ważne to jest mieszkać w ziemi Izraela, jak źle to jest wyjeżdżać z ziemi Izraela. I mamy tutaj wiele przykładów. Na przykład stoi, że ten, który mieszka poza ziemią Izraela, jest jakby bałwochwalcą. Ten midrasz, który znajduje się w Talmudzie, w traktacie Avodah Zara, folio 8, patrzy na werset z księgi Szmot, z księgi Wyjścia, rozdział 34, werset 15. W tym wersecie stoi następujące. Koniec tego wersetu jest: i on ci zaprosi, czyli bałwochwalca ci zaprosi i będziesz jadł z jego ofiar, bałwochwalczych. I Talmud mówi, że jeśli mieszkasz w diasporze, to jesteś jakby bałwochwalca, bo no, upodabnia do tej sytuacji. Powiedzmy, że człowiek ma syna i zaprasza wszystkich Żydów na imprezę dla jego syna. No, nawet jeśli Żydzi, którzy przychodzą, wezmą ze sobą własne jedzenie i własne picie, więc wszystko będzie koszerne, to nadal będzie jakby brali udział w tego bałwochwalstwa, dlatego że jeśli tylko same jedzenie bałwochwalcze byłoby zabronione, no to wtedy by stało tylko: i będziesz jadł z jego bałwochwalczych ofiar. Ale w tym wersecie 34:14 księgi Wyjścia to stoi: i on ci zaprosi i będziesz jadł z jego ofiar bałwochwalczych. To oznacza, że same zaproszenie, same bycie tam z nim już jest problemem. I dlatego mówi Talmud, że ten, który mieszka poza ziemią Izraela, jest jakby bałwochwalca. Bo on, że tak powiem, no, jest ten zaproszony. Tak jak w wersecie w Księgi Wyjścia 34:14. No i są wiele różnych midraszów, wiele różnych agadot. I może ten, który jest najbardziej taki ciężki do zrozumienia, znajduje się w Talmudzie, w traktacie Ktubot, folio 100b, tam gdzie mówią rabini, że jest lepiej, żeby żyć na ziemi Izraela, w mieście, tam gdzie większość ludzi są bałwochwalcami, niż mieszkać poza ziemią Izraela, w mieście tam, gdzie większość mieszkańców są bogobojnymi Żydami. I to jakby się wydaje, no to już troszeczkę za dużo, no moment, no. Przecież tam, gdzie człowiek mieszka, powiedz mi, którzy są twoi sąsiedzi i ja ci powiem, kim ty jesteś. Powiedz mi, którzy są twoi przyjaciele i ja powiem ci, kim ty jesteś. To jest zupełnie jasne, że człowiek jest, jakby to powiedzieć, ciągnięty po tym, co robią ludzie naokoło. I jeśli więc ja mieszkam, powiedzmy, w Brooklynie, w Nowym Jorku, miejsce tam, gdzie są wiele bogobojnych Żydów, i ja wśród nich mieszkam, to czy to nie byłoby lepiej, niż mieszkać w Izraelu wśród bałwochwalców? No teraz bałwochwalców tak dużo nie ma, ale czy to nie byłoby jednak lepiej, niż mieszkać w Izraelu wśród ludzi, którzy nie są bogobojnymi? I odpowiada Talmud: nie, tak nie jest. Pomimo to, że tak byłoby jasne, byłoby logicznie biorąc, to tak powinno być. Ale tutaj jest przeciwlogiczne. I można to upodobnić do sytuacji w szpitalu. W szpitalu są wiele pielęgniarek i wiele lekarzy. Przychodzi nowy lekarz, który zakończył studia, ma 25 lat, i on przychodzi, żeby robić staż, żeby pracować w szpitalu. No i tam są pielęgniarki, które już pracowali 20 lat.
To jest zupełnie jasne, że w wielu spraw te pielęgniarki wiedzą więcej niż wie ten lekarz. No ale z drugiej strony on jest lekarzem, oni są pielęgniarkami. To jest prawda, że on się uczy z ich doświadczeń, ale decyzje lekarskie nie mogą oni brać, bo oni nie mają tą wiedzę, tylko raczej on bierze, pomimo to, że on jest może 20 lat od nich młodszy, mniej ma doświadczenia i tak dalej. Oczywiście on powinien słuchać do ich porad, ale summa summarum, na koniec dnia to on musi wziąć tą decyzję, jak leczyć pacjenta, a nie oni. Jeśli by oni mieli jego poziom wiedzy, to oni by również byli lekarzami, wtedy oni by mogli brać te decyzje, ale oni nie są, nie mają i dlatego nie mogą. No i tutaj można powiedzieć, jest pewna podobna sytuacja. Ja jako człowiek, człowiek logiczny, człowiek racjonalny, inteligentny, powiedziałbym sobie, słuchaj, lepiej jest dla mnie mieszkać na Brooklynie, mieszkać wśród religijnych Żydów, tam gdzie jest bogobojność i tak dalej, niż mieszkać w Izraelu wśród ludzi, którzy nie są na tyle bogobojni, no bo ja będę taki, jak są ludzie, którzy są wokół mnie. Ale tutaj Hashem, on mówi odwrotnie. I to jest pytanie teraz, czy ja jestem sługą Hashem, czy raczej, broń Boże, ja żyję, jakby Hashem był moją sługą. Czyli jeśli Hashem powiedział, że lepiej jest mieszkać w ziemi Izraela, wśród ludzi, którzy są bałwochwalcami, niż mieszkać poza ziemią Izraela, wśród bogobojnych Żydów, to znaczy, że tak jest. Pomimo to, że mi się wydaje inaczej. To jest mniej więcej podobne do sytuacji tak jak pielęgniarka i lekarz. Czy ja, który nie jestem lekarzem, się uważam jako lekarz i dlatego będę lekceważyć lekarza i to, co on powie, no bo ja jestem mądrzejszy, czy nie? I tutaj właśnie pochodzimy do sedno sprawy, że nakaz w Talmudzie, nakaz, co Hashem nam dał przez Tory ustnej, jest zupełnie jasny. Nakaz jest, żeby mieszkać na ziemi Izraela. Pomimo to, że logicznie wydawałoby się, że są inne opcje, które są lepsze. Ale wtedy właśnie powstaje pytanie, kto jest mistrzem dla nas, kto jest ten, który decyduje, czy to jest nasza własna logika, czy to jest to, co powiedział Hashem. I to jest to, co rozróżnia pomiędzy prawdziwych służących Boga i ci, którzy nie są. Talmud ma takie powiedzenie, że różnica pomiędzy tym, który studiuje kawałek Tory 100 razy i ten, który studiuje kawałek Tory 101 razy, jest, że ten, który studiuje 101, jest sługą Boga, a ten, który studiuje 100, nie jest sługą Boga. I tam rabini tłumaczyli, że oczywiście to nie jest ten jeden raz, który odróżnia między 100 razy czegoś przestudiować i 101 razy czegoś przestudiować. To nie jest to, co robi różnicę. Tylko to, co robi różnicę, to jest, że 101 razy to jest metaforycznie, to jest wyraz, że ten człowiek, on studiował ten kawałek Tory tyle, co mógł, do, że tak powiem, samego końca swoich możliwości. A ten, który studiował 100 razy, to znaczy jest wyraz, takie podejście, że on po prostu zobaczył, ile on potrzebuje czasu, żeby tego się nauczyć i tyle razy to przestudiował, teraz tego umie i idzie dalej. Więc on nie zrobił to, nie wykonał tego studiowania, tego kawałku Tory według 100%, nie zrobił to, co 100% mógł, tylko jakiś niższy procent niż 100 i dlatego pomimo to, że on to też umie i on to może studiował 100 razy, tylko jeden raz mniej niż ten drugi, który studiował 101, to ten, który studiował to 101 razy jest sługą Hashem, a ten, który tylko studiował 100 razy nie jest. I pytanie dla nas wszystkich jest, czy chcemy być bogobojnymi w naszych oczach, to co nam wydaje się racjonalne i prawidłowe, czy chcemy być Avdei Hashem, czy chcemy być służącymi Boga. I wybór jest nasz. Dziękuję,
Shalom i pozdrowienia z Jerozolimy.